Mogę więcej? Z Prymatem zawsze możesz więcej. Siemanko, witam w mojej kuchni. Dzisiaj na obiad przygotowałem pierogi, ale nie będą to zwykłe pierogi. Jak widzicie, te pierogi są niesamowite. Dlaczego? Bo w środku mają coś, czego jeszcze żadne pierogi nie miały. Dodałem tutaj wędzony twaróg, dodałem tutaj ubite ziemniaki, no i oczywiście dużo boczku, cebuli i fajne przyprawy. A żeby tego było mało, zrobiłem też fajny sos pomidorowo-śmietankowy z dodatkiem boczku, cebuli i na samym końcu dodałem do tego pokruszone orzechy włoskie. Takie pierogi to jest naprawdę coś niesamowitego, więc musicie sobie coś takiego przygotować. A jeżeli już lepicie pierogi, to wejdźcie też na mój kanał, bo tam przygotowałem przepyszne pierogi z szarpaną kaczką i z przepysznym masełkiem. Link do tego filmu, jak tradycyjnie, znajdziecie w opisie. A my zabieramy się za przygotowanie tych przepysznych pierogów. Zapraszam. Przygotowanie naszych pierogów zaczniemy od zrobienia ciasta, ale to ciasto będzie bardziej delikatne. Dlaczego? Bo mam tutaj mąkę, podzieliłem sobie na dwa typy. Połowa to jest mąka 450, pszenna oczywiście. Druga połowa jest to mąka włoska używana do produkcji pizzy i jest to mąka 00. Przez to, że użyję tej mąki, to dostanę naprawdę bardzo delikatny produkt. Już Wam pokażę, jak przygotować sobie takie ciasto na pierogi. Do naszej miski wbijam jajko, dodaję odrobinę soli, tak, wlewam też trochę oleju i mieszam to wszystko z letnią wodą, hop. No i teraz w tej misce zagniatam to ciasto. Moja babcia zagniatała na stolnicy, ale ja zawsze lubię w misce, bo mam nad tym ciastem większą kontrolę. I dzięki temu, że użyłem tej mąki 00, ciasto będzie naprawdę, naprawdę żółciutkie. Sami zaraz zobaczycie, jak to wszystko wychodzi. To wszystko, co tutaj dodałem, nie dodałem tutaj żadnej kurkumy, niczego więcej. To jest tylko jedno jajko. Spójrzcie na to. Ciasto mam już wyrobione. Wygląda bardzo fajnie. Jest elastyczne, żółte i pachnie przepięknie. Ja je wyrabiałem przez około 15 minut. I teraz nie tylko ciasto musi odpocząć, ale też wyrabiający, czyli ja też muszę odpocząć. Więc tak przygotowane ciasto odkładam do lodówki na pół godziny, bo chcemy, żeby wytworzył się ten przepyszny gluten. I teraz tak, przykrywamy to oczywiście, żeby ciasto nam nie obeschło. Bo jak nam obeschnie, no to już pierogi nie będą takie ładne. Ja nie lubię zeschniętego ciasta. Ciasto musi być fajne, świeże i sprężyste. Wkładamy, ja sobie posprzątam, umyję ręce i przejdziemy do przygotowania farszu. Skoro ciasto mamy już gotowe, przejdźmy do przygotowania naszego farszu. Jest to bardzo podobny farsz do pierogów ruskich, ale jest inny. Zaraz Wam pokażę tą różnicę. Dobra, na sam początek rozgrzewamy patelnię, wlewamy tutaj trochę oleju, nie za dużo. I dodaję swojski wędzony boczek. Tak, ten boczek musi się podsmażyć, wytopić. Za chwilę też dodamy cebuli. A w międzyczasie ja się zajmę składnikiem, który jest najlepszy i który nada tutaj charakter i smak. Jest to wędzony twaróg na drewnie olchowym. Jest on niesamowity, przepyszny i o dziwo można go kupić w każdym markecie, w prawie każdym markecie, a w już większym markecie to na pewno. Jeżeli mi nie wierzycie, idźcie na dział z twarogami, zapytajcie się, jeżeli sami nie znajdziecie, zapytajcie się sprzedawcy, czy taki twaróg wędzony jest i na pewno będzie. Jeżeli nie w jednym, to w drugim, ale w każdym mieście taki twaróg dostaniecie. I teraz tak, jest to niesamowite odkrycie i przeżycie kulinarne. Dobra, lecimy. Hop. Zmiażdżamy przez praskę i to samo robimy z ugotowanymi ziemniakami. Też je musimy zmiażdżyć. Dobra, ja się tym zajmę za chwilę. W międzyczasie wrzucę sobie tutaj cebulę, bo widzę, że boczek fajnie podchodzi. Hop, hop, hop. I teraz tak. Jeszcze chciałbym Wam opowiedzieć szybko o ziemniakach. Ziemniaki, jakie używam do robienia pierogów, są to mączyste ziemniaki, które zawierają dużo skrobi, typ kulinarny BC. Takie są najlepsze. No i co? Zostały one ugotowane.
szybko utuczone, zanim ostygły oczywiście. I teraz przeciskam je przez praskę. Hop. Ziemniaki mamy już utuczone i teraz musimy doprawić nasz farsz. Ja doprawiam oczywiście pieprzem kolorowym, którego tutaj dodam naprawdę dużo, bo ja lubię takie pikantne te pierogi. One muszą być pikantne, żeby pobudzić te wszystkie kubki smakowe. Ja sobie jeszcze później dodam więcej pieprzu. To nie jest wszystko, co daję. Teraz tak, solimy oczywiście, bo sól nam wyciągnie smak tego wędzonego twarogu. Jest to coś niesamowitego. Hop. I teraz tak. Przyprawy, jakie tutaj dodam, to jest majeranek, tak, taką jedną łyżkę majeranku, no i do ziemniaków idealnie komponuje się gałka muszkatołowa, tak, pięknie. A kiedy, spójrzcie, kiedy tłuszczyk się wytopił, mamy naszą cebulkę, mamy nasz bekon, to wszystko ląduje od razu z tym tłuszczem do naszego farszu. I teraz wam powiem tak, to jest bekon, który sam sobie uwędziłem, czyli wiem, jak mocno on jest wędzony. Dlatego możecie się postarać, żeby dostać taki fajny bekonik, a nie kupować takiego zwykłego, klasycznego ze sklepu. Na samym końcu dodam sobie musztardę francuską. Hop, hop, hop. Ona nada nam takiego fajnego, takiej fajnej tekstury. Zresztą sami zobaczycie zaraz. Dobra, te wszystkie składniki muszę dokładnie ze sobą wymieszać i farsz na nasze pierogi będzie gotowy. Przejdźmy teraz do przygotowania sosu. I teraz tak, do rondelka wrzucam sobie boczek. Ten sam boczek, który dodawałem do środka. Muszę sobie lekko podkręcić te wszystkie smaki. I ten sos przygotujemy z odrobiną rozmarynu. Ten rozmaryn naprawdę ma fajny zapach, dobrze się komponuje z ziemniakami. O, i słyszycie, już boczek zaczyna skwierczeć. Ja teraz dodaję sobie tutaj zimne masło. Hop, i czekam, aż to się wszystko zaprzyjaźni lekko ze sobą. Ja tego boczku nie chcę zbyt mocno tutaj podsmażać. Dlaczego? Bo nie chcę, żeby on był twardy, chrupiący, on ma być delikatny, mięciutki, ma się tak ciągnąć. Więc teraz tak, do mojego sosu dodam pokrojoną cebulkę w takie plastry, hop, i czekam, aż ona się delikatnie tutaj skarmelizuje. Ja ją tylko tak, o, popatrzcie, delikatnie blanszuję w tym maśle. Nawet sobie zmniejszę trochę ogień. Chodzi o to, żeby z niej powstały takie fajne, delikatne cebulki, które będą się ciągnąć. Kiedy wszystko nam zmiękło, teraz dodajemy tak dwa składniki, podstawowe składniki. Jest tutaj passata pomidorowa i dodaję tyle samo śmietanki. I nasz sos jest już gotowy. Ja go tylko sobie delikatnie tutaj lekko zredukuję. I to jest taki przepyszny sosik właśnie do tych pierożków. Ciasto jest gotowe. Już wam pokażę, tak wygląda. O! Bardzo ładnie, jest elastyczne, więc ja sobie już delikatnie rozpłaszczyłem tutaj. Widzicie, jakie fajne, elastyczne jest? Nigdzie się nie zagina, nigdzie się nie kurczy. Tak, fajnie. Tak to wygląda. I teraz musimy je szybko rozwałkować. Pamiętajcie, żeby działać sprawnie, bo nie chcemy, żeby nam ciasto obschło. Jak nam obeschnie, no to wtedy mamy lipę. Mam już ciasto rozwałkowane i teraz tak. Pamiętajcie, żeby na dole to ciasto było dość dobrze podsypane, żeby wam się po prostu nie przykleiło, tak? I teraz lecimy. Hop, robimy kółeczko ze szklanki. Nakładamy sobie trochę farszu do środka. Hop, widzicie? Dość dużo, nie trochę. Ciasto musi być cieniutkie, tak? A farsz musi dolegać wszędzie. Jak lepimy takiego pieroga, pewnie większość z was już wie. Ja zawsze sobie lepię tak, że na początek składam, a później tylko dociskam delikatnie, miejsce przy miejscu. Hop, żeby zakleić pierożka. Później go jeszcze kształtuję w ten sposób. Hop. I tak lepię pierogi. Pierogi są już gotowe. Wyglądają naprawdę bardzo fajnie. Spójrzcie na to. Punk. Wyszło mi z tego 42 sztuki. No i co?
patrzcie, mam tutaj wodę, woda jest lekko posolona, bo farsz jest słony, więc nie chcę tutaj przesadzać. I wrzucamy nasze pierogi i gotujemy przez około 5 minut. Moje pierogi są już gotowe, więc je wyciągam. Tylko pamiętajcie, żeby wyciągać zawsze na jakiś osobny talerz. Dlaczego? Bo ta woda, którą puszczają pierogi, zawsze jest na dole. A my chcemy mieć ładną prezentację tych pierożków. Hop, spójrzcie, jak ładnie wyglądałem. Żaden nie popękał. 10 na głowę. Więc wykładajmy. Pierogi się lekko ostudzą. Znaczy przestudzą, one nie mogą być zimne. Teraz tak, spójrzcie. Tą cebulkę kładę na sam dół. Tak. Wyciągam ten boczek, który w tym sosie gdzieś tam sobie siedział. Hop. I tworzę taką jedną linię. Dobrze. I następnie układam pierogi. Pojedynczo. Jeden sobie pójdzie tutaj. A jego kolega tutaj. A następny tutaj. I jeszcze jeden. Gdzieś tu. Prezentacja pierogów to podstawa. Bo takie zwykłe, proste danie też można podać troszeczkę inaczej, jak widzicie. Delikatnie sobie jeszcze poleję. Tutaj sosik. Tutaj też. I co? I na samym końcu, hop, przyprawię je delikatnie świeżym rozmarynem i też pokruszonymi, prażonymi orzechami włoskimi z mojego ogródka. Widzicie? Hop. Mama mi przywiozła orzechy, więc mówię, a takie jesienne danie idealnie będzie pasować do naszych pierogów. I tak wyglądają moje pierogi. Są naprawdę delikatne, fantastyczne i z tą nieziemską nutką wędzonego twarogu. Musicie coś takiego spróbować. Przygotujcie sobie takie pierogi. Dajcie mi znać, jak wam smakowały. A jeżeli lubicie pierogi, wejdźcie też na mój kanał, bo tam przygotowałem przepyszne pierogi z szarpaną kaczką i z przepysznym masełkiem. Link do tego filmu znajdziecie w opisie. A ja się z wami już żegnam. Dodam sobie jeszcze na sam koniec odrobinę pieprzu i życzę wam smacznego. Do zobaczenia!